Tekst wprowadzający do dzisiejszego kazania Słowa Bożego zapisany jest w liście do Efezjan w rozdziale 3, wersety od 16 do 19. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Zapraszam pastora Piotra do wygłoszenia kazania. Bogu niech będą dzięki, że dzisiaj jesteśmy znowuż razem przed Jego obliczem. Ostatni raz prawdopodobnie byłem w listopadzie. Bałem się zimy. Zima była niezbyt ostra. No i cieszę się, że dzisiaj razem możemy się spotkać i studiować Boże Słowo. Nieraz tak myślę o przeszłości, to znaczy o tej, kiedy nasze domy modlitwy były pełne wiernych, kiedy śpiew był bardzo głośny, kiedy słychać to było na zewnątrz, kiedy kazane było Słowo Boże, kiedy było dużo ludzi. Cieszyliśmy się z tego, ale Pan Bóg, który jest wszechwiedzący, wiedział, że to się zmieni, dlatego Pan Jezus w Ewangelii, w jednej z Ewangelii powiedział, że przyjdzie czas, kiedy 2 albo 3 będzie zebranych, tylko tyle i mówi dalej co? Ja tam będę w czasie dokonanym. A więc czy nas jest pełny dom modlitwy, wypełniony wiernymi, czy nas jest bardzo mało, to Jezus Chrystus jest z nami tam, gdzie jesteśmy. I powinniśmy się cieszyć z tego i powinniśmy Mu oddawać chwałę, że wszyscy mogą o nas zapomnieć, ale On nigdy nie zapomni. Taki tekst jest, mówi o to, na dłoniach Twoich wyrysowałem Cię. Dzisiaj chcemy mówić na temat naglących potrzebów Kościoła. Naglącej potrzeby. To, co jest niezwykle ważne dzisiaj, nie na jutro, ale na dzisiaj w Kościele i to, co było ważne wtedy, kiedy Jezus Chrystus był tutaj na ziemi, On też odczuwał te dwie bardzo wielkie potrzeby. Nawet o nie modlił się. Wy je znacie doskonale, ale przypomnijmy sobie w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, wiersz 16, 17. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, którego świat, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i go nie zna. Ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. To, na czym Jezusowi Chrystusowi bardzo zależało, to to, ażeby posłać Ducha Świętego, który by był obecny w Jego wiernych, który by ich prowadził, który by ich strzegł i który dodawał im siły. To jest pierwsza potrzeba, nagląca potrzeba. I kazał się o to modlić i apostołom i całemu swojemu Kościołowi aż do samego końca. Ale aby to się mogło stać, to Pan Jezus jeszcze powiedział też i o tej drugiej potrzebie w 17 rozdziale Ewangelii Jana, w tej jego arcykapłańskiej modlitwie, 21 i 23 wiersz. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Te dwie rzeczy. Duch Święty, ale żeby Duch Święty mógł wstąpić, mógł zamieszkać w sercach, to Pan Jezus mówi, że musi nastąpić jedność tak, jaka jest między Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Ja w nich, a Ty we mnie. Uzależnił też rozwój Kościoła od jedności tego Kościoła. I tu dwa razy w tych dwóch tekstach w modlitwie wspomina, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał i żeś mnie umiłował, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. I tu mówi o takiej doskonałej jedności. To są te rzeczy, na które dzisiaj czeka niebo, ażeby zaistniało wśród Jego wiernych tu na ziemi. Nie ma innych ważniejszych rzeczy. Nawet nie jest ważna ta ewangelizacja, o której tu jest powiedziane, że jeżeli będzie jedność wewnątrz, ciepło miłości Bożej, to ludzie będą garnąć do tego. Kościół Boży nie jest jednym, ale wieloma członkami. Został powołany z różnych ras, klas, przez Ducha Świętego. Zostali oni włączeni do jednej społeczności, a ta społeczność, czy ta wspólnota ma swoje źródło w Bogu. Tak jak ja w Tobie, a Ty we mnie, mówi Jezus Chrystus. Społeczność adwentowa diametralnie różni się od wszystkich społeczności i to musimy o tym pamiętać. I później apostoł Paweł mówi, abyśmy nie brali wzorców z tych innych społeczności, bo to nie pasuje. To nie pasuje. Pamiętam już dawno nieżyjący kaznodzieja, który bardzo często mówił, że każdy musi chodzić w swoich butach, bo te buty, które zostały wykształtowane wewnątrz do danej nogi, nie pasują do innej. I dlatego nie można budować społeczności adwentowej na przykładzie różnych innych społeczności, nawet kościelnych, bo to jest zupełnie inna społeczność. Biblijna jedność Kościoła. I tutaj czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale i wiersze 12 i 13. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 12 i 13 wiersz. Albowiem jedno jest ciało, jeden duch, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. To nie jest tak, że można to ciało stworzyć z różnych rzeczy, czy z różnych kawałków połączyć to. To się nie da. To się nie da. To mogą być protezy, ale tutaj jest powiedziane, to jest jedno ciało, ma wiele członków, a wszystkie, chociaż ich jest wiele, są jednym. I później ten 13 wiersz mówi, bo w jednym albo przez jednego ducha wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to są Żydzi, czy to są Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napełnieni jednym duchem. I to Duch Święty stworzył to ciało, które nazywa się Kościołem czy zborem, i to Duch Święty jest tym, który spaja tych wszystkich członków, żeby pasowały jedne do drugich. Bo jeżeli coś jest nie tak, to nie pasuje, nie przylega, zaczyna coś boleć. I dlatego tak bardzo o to zabiegał Jezus Chrystus. Duch Święty kruszy wszystkie bariery między ludźmi i w miarę wzrastania w Jezusie Chrystusie zanikają wszystkie różnice. Jeżeli przychodzimy do Jezusa Chrystusa i bardzo często powtarzamy te słowa, że Pan Jezus nas przyjmuje takimi, jakimi jesteśmy. To jest prawda. Ale później do Nikodema mówi, ty się musisz na nowo narodzić. Czyli musi nastąpić dopasowanie się do tego ciała, którego głową jest Jezus Chrystus. W liście do Rzymian w 15 rozdziale, list do Rzymian, 15 rozdział, wiersz 5 i 6, a Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście wszyscy byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. A więc to jest dla nas wzór. Nie inne społeczności, które w różny sposób kształtują się. Jezus Chrystus jest wzorem dla swojego Kościoła, jest jego głową. 6 wiersz. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Abyście jednymi ustami, jednym głosem wielbili Pana, aby nie było żadnych dysonansów. O to się modli Jezus Chrystus, o to modli się też i apostoł Paweł, i później jeszcze pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 10 wiersz. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. To takie przyjemne słowa i tak bardzo Bogu, apostołom zależało na tym, ażeby ten kształtowany, budowany, który się rozrastał bardzo szybko, Kościół właśnie takim był. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było żadnego rozerwania, rozdźwięku. Boży Kościół powinien przejawiać jedność wiary, jedność między sobą i jedność w działaniu. I to jest wszędzie. Zresztą Pismo Święte mówi, że Kościół jest podobny do ciała, i w tym ciele muszą wszystkie członki współdziałać dla dobra całego ciała. To nie może jeden przeciwko drugiemu działać, i wtedy powstaje rozerwanie. Jedność z Chrystusem, i tu jak ważna jest jedność Kościoła, jedność z Chrystusem ukazuje siłę Kościoła. Jedność z Chrystusem i ze sobą nawzajem jest jedynym naszym bezpieczeństwem w czasie końca. Wtedy, kiedy właśnie jest tak, jak jest. Są trudne czasy, jak to w tej chwili bardzo wielu mówi. Jedność Kościoła, jedność między rodzinną, zborową jest największym i najbardziej potrzebnym bezpieczeństwem. I tutaj jest cytat z 8 tomu Świadectw, gdzie jest powiedziane: nie umożliwiajmy szatanowi wskazywanie na nas i mówienie o to, są ludzie stojący pod sztandarem Chrystusa, ale nienawidzą się nawzajem. Nie musimy się ich obawiać, gdyż zużywają swoją siłę na walkę między sobą, a nie przeciwko mnie. To niezwykle ważne słowa. Kiedy Pan Jezus wyganiał demonów, to były sytuacje, gdzie demony doskonale znały Jezusa Chrystusa i wiedziały, mówi, przyszedłeś nas dręczyć przed czasem. I szatan wie, że ma krótki czas. I szatan doskonale wie, że jest zwyciężony. Ale robi wszystko, ażeby poróżnić ludzi, bo później się cieszy, mówi tak, jak ich poróżnię, to wtedy oni między sobą będą walczyć zamiast ze mną. On wie, że on jest zwyciężony i że każdy, który należy do Jezusa Chrystusa, ma zapewnione zwycięstwo nad szatanem. I dlatego tak bardzo mu zależy na tym, ażeby nie było jedności. I to wszędzie. I w małżeństwie, i w rodzinie, i w zborze, i wszędzie. Różnymi sposobami potrafi działać na niekorzyść tych ludzi, których chce zwieść. Zjednoczony Kościół odeprze ataki szatana. Moce ciemności są bezsilne wobec zjednoczonego Kościoła, dlatego wyznawcy miłują się wzajemnie tak, jak Jezus Chrystus umiłował Kościół. A jak umiłował? W pierwszym liście, w liście w Ewangelii Jana jest powiedziane, aż do końca umiłował, aż do krzyża Golgoty. Ale nawet będąc na krzyżu, mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest miłość Jezusa Chrystusa. Ta jedność z Ojcem. Ojcze, jeżeli można, żeby mnie ten kielich minął, to bym bardzo chciał, niech mnie minie. Ale nie jak ja chcę, ale jako Ty. I ta jednomyślność z Ojcem. W książce Posłanie dla Kaznodziejów jest cytat: szatan dobrze wie. Szatan wiele rzeczy wie, ale dobrze wie, że jeśli uda mu się nastawić brata przeciwko bratu w Kościele i w służbie kaznodziejskiej, wówczas niektórzy tak się zniechęcą, iż opuszczą swoje miejsce służby. Szatan wie o tym. Nam się wydaje, że to jest niemożliwe. On wie wszystko. O, moglibyśmy bardzo długą listę, a może już tu kiedyś o tym mówiliśmy, wyliczyć, bardzo długą listę wyliczyć, o czym szatan wie. Ale przede wszystkim wie też, że ma krótki czas i wykorzystuje ten czas nie na 100%, ale nie wiem, może na 1000 czy na więcej. Czasem my nie chcemy wiedzieć tego, co dla nas jest korzystne, a szatan o tym wie i dlatego działa właśnie w tym kierunku. Jedność Kościoła przynosi owoce. 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział, 8 i 9 wiersz. A gdyby trąba wydawała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, Jeśli językiem zrozumiałym nie przemówicie, jakże ktoś zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Ci, którzy się znają na muzyce, ale nawet nie muszą się znać na muzyce, ale potrafią usłyszeć, że jest coś, jest jakiś dysonans, coś jest nie tak. Często ktoś pomylił pieśń, podana została inna, a inna melodia została zagrana jako początek i cisza, bo to nie jest to. I dlatego mówi, jeżeli by trąba, jeżeli by Kościół nie wydawał wyraźnego dźwięku, wyraźnego tonu, to któż by się szykował do wody? I dlatego jedność Kościoła właśnie przynosi owoce. Jedność wiary, jedność zasad, jedność planów i celów jest podstawowym czynnikiem istnienia i rozwoju Kościoła. Jedynie zjednoczony Kościół może głosić Boże pojednawcze poselstwo w podzielonym i skłóconym świecie. Tylko zjednoczony Kościół może być aktywnym Kościołem. I tylko do tego zjednoczonego Kościoła Bóg będzie przydawał zborowi tych, którzy mają być zbawieni. I dlatego w książce Ewangelizacja, dzisiaj może wielu ludzi jej nie ma, ona w 60-tych latach została wydana, tam jest cała wielka rada, jak powinno się pracować wśród różnych grup ludzi, w różnych okolicznościach. Tam na stronie 69 jest powiedziane: jednoczcie się, trwajcie razem, bądźcie jednomyślni, dążcie do jednego celu. Chrystus jest waszym wodzem. Dlatego będąc braćmi i siostrami, idźcie za Nim, czyli za Jezusem Chrystusem. Jezus jest wozem, idzie na przodzie, a ci, którzy należą do Niego, idą patrząc tak, jak patrzą owce na pasterza, który też idzie na przodzie według Ewangelii, nie pędzi owce, ale daje przykład, podaje kierunek marszu. Co jest powodem rozdwojenia i niezgody? Skąd to wszystko się dzieje? No szatan jest winien tego wszystkiego, ale w Chrześcijańskim Domu, strona 108. Powodem rozdwojenia i niezgody w rodzinach, w Kościele jest odłączenie się od Jezusa Chrystusa. Zbliżyć się do Jezusa oznacza zbliżyć się do siebie wzajemnie. Tajemnica prawdziwie chrześcijańskiej jedności w Kościele i w rodzinach nie leży w psychologii. Czasem jak jest problem, to idziemy do psychologa. Nie, to nie jest dla ludzi wierzących. Przepraszam, aby kogo nie urazić. Jezus Chrystus jest tym, który jest, zresztą o Nim jest powiedziane, ja jestem lekarz, który was leczę. I dalej tutaj mówię, nie w psychologii, nie w dyplomacji, nie w zarządzaniu, ani w wysiłkach do pokonania trudności, choć tych może być bardzo dużo, lecz w ścisłej łączności z Chrystusem Jezusem. Jedność między nami jest oparta na mojej jedności z Jezusem Chrystusem. I na ile ta jedność jest ścisła, ta więź jest ścisła, na tyle ona będzie też się ukazywała w jedności z ludźmi, a przynajmniej z wierzącymi. A więc jedność w wierze, jedność między sobą i jedność w modlitwie. Dzisiaj no nie możemy być razem. Są warunki, na których możemy się znaleźć tutaj. Ale czy w tych warunkach możemy być jednością? Możemy. Właśnie. I to jest najważniejsza sprawa na dzisiaj. Żebyśmy nie zapomnieli, żeby ten dystans nie stał się problemem dla wielu wierzących. I dlatego gdy czytamy drugi rozdział, to może tak nawiasem tylko, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i chyba pierwszy wiersz, to tylko tak dla przykładu i dla ilustracji. Drugi rozdział, tak. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Czy bycie na jednym miejscu znaczy bycie jednością? Nie. Nie. Oczywiście to mówi ten nowy przekład, ale Biblia Gdańska mówi, że wszyscy byli jednomyślni. Te przekłady starsze, te przekłady dokładniejsze mówią o jednomyślności. Nie tylko, że się wszyscy zebrali na jednym miejscu. Nie tylko, że jest wielki tłum. I dlatego przed chwilą właśnie to pytanie postanowiłem. Pomimo to, że nas nie ma, zbór łódzki ma bardzo dużo członków. I czy oni mogą być jedno, pomimo to, że nie są na nabożeństwie? Mogą być jedno. Bo na ile są jedno z Chrystusem, to na tyle są jedno z braćmi i siostrami. I dlatego oto Jezus Chrystus się modli, aby oni byli tak jedno ze mną, jak Ojcze, Ty ze mną i ja jestem z Tobą. Do zboru przychodzą różni ludzie o różnych charakterach. I jeśli prawda nie wygładzi ich ostrych rysów, zbór dozna szkody. Dlatego straci swój pokój i harmonię, i duchową moc. I tutaj jest tekst, który nam to pomoże zrozumieć. Apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan 4:19. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. I tu jest to. Dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Człowiek przychodzi do zboru taki, jaki jest. Pan Bóg nie mówi, że najpierw musisz to zrobić, tamto zrobić, tak się zachować. Przyjmuje go takim, jakim jest i teraz w Kościele musi nastąpić zmiana charakteru. To, co powiedział Pan Jezus do Nikodema i jeszcze go trochę zawstydził. Mówi, ty się musisz narodzić? A później mu powiedział, ty jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? I po to właśnie jest zbór. I po to Duch Święty prowadzi tych ludzi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, aby w zborze, widząc przykład innych ludzi, zachowanie się tych innych ludzi, zmieniali swoje przyzwyczajenia, zwyczaje, wszystko cokolwiek może nie było na początku takie, jak trzeba. I tu mówi, ja was w bólach na nowo rodzę, znowu rodzę, Paweł mówi, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. I apostoł przeżywał wielki ból wewnętrzny, gdy widział, a szczególnie gdy chodzi o zbór galacki, że nie zawsze tam było tak, jak być powinno. Przyjęliście, mówi inaczej, ale później troszeczkęście poszli swoją drogą. A teraz sprawa, kształtowanie charakterów to jest właśnie zadanie Kościoła. Zesłanie Ducha Świętego. Zadanie Kościoła w czasach końca. Jeżeli by ją określić, to są dwa zadania tego Kościoła. Pierwsze to jest zwiastowanie Ewangelię wszystkim ludziom. Pan Jezus mówi, idąc na cały świat, głoście Ewangelię. Wszystkiemu stworzeniu uczyć je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. A drugie to jest przygotowanie wiernych na przemienienie. To jest duszpasterstwo, to jest to, czego dzisiaj jest trudno zorganizować z uwagi na przepisy. Jezus Chrystus obiecał zesłać Ducha Świętego. I to Duch Święty będzie spalał tych ludzi, aby byli jedno, i który będzie wyposażał w moc dokonania tych zadań. Popatrzmy na działanie zboru w czasach apostolskich. W czasach wielkich trudności, prześladowań, większych niż są dzisiaj, apostołowie byli zamykani w więzieniu czy w więzieniach. Zbór spotykał się na modlitwy przy zamkniętych drzwiach. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Zresztą ja pamiętam czasy, które, no dzisiaj tutaj może nikogo nie ma, którzy pamiętali takie czasy, gdzie jak się szło w kolportaż, to się musiało liczyć, że będzie się na milicji. Nieraz przy pierwszych drzwiach puka, a kolportaż był podstawą działania Kościoła. Pukam, ktoś otwiera, patrzę, mundur milicyjny leży, albo wchodzi człowiek ubrany, uniform milicyjny. Co pan tu robi? Domokrążca, na posterunek. Ile razy trzeba się było tłumaczyć? Ile razy? Ile razy kolegia były, dzisiaj nie istnieje już taka instytucja sądowa, gdzie skazywano. Ile razy trzeba było iść, był taki brat Barbarz, już nie żyje, w Warszawie, ile razy na kolegium był wzywany. Ile razy trzeba było iść do ludzi i tłumaczyć się. Oczywiście, że nikt nie został zamknięty, oczywiście, że nie, ale w takich warunkach myśmy pracowali. Tutaj w tym, kiedyś diecezja to była tam właśnie za tymi 2 oknami, w tym pokoiku. Przychodzi pan, który no, był za pewne sprawy odpowiedzialny, nie chciał rozmawiać, bo tu kilka osób pracowało. Prosi mnie do domu, a myśmy tu wtedy mieszkali u góry na pierwszym piętrze. I mówi, proszę pana, ja sobie nie życzę, żeby wasza literatura była gdzieś tam leżała. W ten sposób. No oczywiście, że musiał odejść z kwitkiem, bo to były takie pogróżki. I tutaj czytamy w 4 rozdziale, 31 do 3 wiersza Dzieje Apostolskie. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A w innym miejscu jest powiedziane, że drzwi były zamknięte, kiedy Piotr, a dalej może jeszcze przeczytam. A u tych wszystkich wierzących, tych, którzy się modlili, było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. I jeszcze 33. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Mówili Słowo Boże z bezpieczeństwem i nawet w tamtym czasie były przypadki, że zabrano człowieka z kolportażu od bloku na posterunek. No i okazało się, że to nie jest tak, jak oni sobie wyobrażali, że Kościół był, jednak miał już swój statut, bo wcześniej nie było statutu, to było tylko tolerowane. Ta grupa była tolerowana. No i niektórzy, w zależności od człowieka, który był zabrany, mówi, proszę pana, czy proszę panów, wyście mnie zabrali w samochodzie, to teraz mnie odwieźcie tam, gdzie byłem. I tak zrobili. I tu jest powiedziane, że oni byli napełnieni Duchem Świętym po tej modlitwie, gdzie miejsce się zatrzęsło i mówili z odwagą Słowo Boże. Ale tych wszystkich ludzi było jedno serce, jedno zdanie. I to mówię, to są te dwie największe potrzeby Kościoła dzisiaj. Nic innego nie jest ważne. Czy w Olsztynie będzie większy czy mniejszy zbór, ale czy ten Kościół będzie jednością? Oczywiście, że potrzebne są domy modlitwy, wszystko jest potrzebne. Ale największa potrzeba Kościoła, o którą Pan Jezus modlił się, to jest właśnie te dwie rzeczy. Jedność i zesłanie Ducha Świętego. Zauważmy, to jest znowuż cytat z 8 tomu Świadectw. Zauważmy, że dopiero wtedy, gdy przestali walczyć o najważniejsze stanowiska, pamiętamy Jan i Jakub idą do mamy i mówi: mamo, idź do mistrza i powiedz, żebyśmy jeden byli po jednej stronie jego w Królestwie Bożym, a drugi po drugiej stronie. Jeżeli przestali walczyć o najwyższe stanowiska, Duch Święty został na nich wylany. Byli jednomyślni. Wszelkie antagonizmy zostały usunięte. Zamiast przyszedł Duch Święty. I te 10 dni to nie były dlatego, żeby było 10, ale to było dlatego, bo tyle potrzeba było, żeby te antagonizmy, to wszystko, cokolwiek było w ich sercach, zostało usunięte. I później czytamy, a gdy byli jednomyślni, to Duch Święty szybko zszedł na ich głowy. I dlatego naglącą potrzeba dzisiaj to jest to, że widziałam wczesne pisma. Widziałam, że gdyby... Aha, jeszcze może jeden cytat bardzo ważny. Zaniechawszy wszelkich rozbieżności, apostołowie, wszelkich dążeń do zdobycia przewagi jeden nad drugim, czy nad pozostałymi, uczniowie stworzyli serdeczną jedność chrześcijańską. Przybliżali się wciąż do Boga i dzięki temu zrozumieli, jak wielkim jest posiadanie przez nich przywilej tak bliskiego kontaktu z Jezusem Chrystusem. Dopiero zrozumieli, co im brakuje, że przede wszystkim muszą nawiązać ścisły kontakt z Jezusem Chrystusem. Nie pytać się Go na Górze Oliwnej: Panie, czy teraz naprawisz Królestwo Izraelskie? Wtedy, kiedy przestali myśleć, kto jest największy, biegać za stanowiskiem, które im się podobało, wtedy dopiero Duch Święty mógł stąpić na nich. I teraz widziałam, że gdyby Kościół zawsze miał swój szczególnie święty charakter, moc Ducha Świętego, która została udzielona apostołom, ciągle by mu towarzyszyła. Chorzy byliby uzdrawiani, demony byłyby karcone i wyrzucane, a Kościół byłby potężny i siałby przerażenie wśród swoich wrogów. Kościół nie został stworzony przez Boga po to, żeby tam cichutko w kąciku siedział parę osób. On ma być potężny i siać przerażenie Ewangelią. Bo Ewangelia przynosi dla jednych radość, a dla drugich przerażenie. Góry, pagórki, przykryjcie nas przed obliczem tego, który przyjdzie. To powiedzą ci, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, który On dla nich był jakimś nie wiadomo kim. Po co to wszystko? Starzy nosiciele sztandaru wiedzieli, co to znaczy walczyć w modlitwie z Bogiem i doświadczali wylania Ducha Świętego. Jednak oni pomarli, odeszli ze swoich stanowisk pracy. Kto zajmie ich miejsce? Przyszło nowe pokolenie. Czy oni są nawróceni? Czy jesteśmy świadomi dzieła, jakie obecnie dzieje się w świątyni niebieskiej? Lub też oczekujemy, że na Kościół przyjdzie jakaś nieodparta moc, która nas wyrwie ze snu? A może mamy nadzieję, że zobaczymy ożywienie w całym Kościele? Taki czas nigdy nie nadejdzie. I czasem my się w tej drugiej części tego cytatu umieszczamy. Oto tak przyjdzie czas, kiedy Pan Jezus tak to wszystko ręką odsunie i przyjdzie nowe. Nie, tu jest powiedziane, Pan Jezus się modli o to, żeby najpierw Kościół doszedł do jedności między sobą. A później duch i niebo przychodzi Kościołowi z pomocą i mówi: weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie świadkami w Jerozolimie aż do końca kraju, do wszystkich krajów ziemi. Brak obecności Ducha Świętego sprawia, że służba Ewangelii jest tak bezsilna. I dlatego jeszcze raz powtarzam, to jest czas, kiedy Pan Jezus oczekuje na jedność swojego Kościoła, aby Jego modlitwa mogła się zrealizować w tych, za których umarł, których zbawił na krzyżu Golgoty. Ci, którzy nie ufają sobie, którzy korzą się przed Bogiem i oczyszczają swoje dusze oraz są posłuszni prawdzie. Ci zostaną ukształtowani przez niebo i otrzymają pieczęć Boga na swoje czoło. Ich charaktery zostaną czyste i nieskalane po wieczne czasy. Ale to jest bardzo ważny czytat. Ci, którzy nie ufają sobie, ci, którzy spolegają na Jezusie Chrystusie, ci, którzy korzą się przed Bogiem, ci, którzy ukształtowani zostali przez niebo, przez Ducha Świętego, ci, którzy otrzymali pieczęć Boga na swoje czoła, to ich charaktery zostaną czyste, nieskalane po wieczne czasy i ci otrzymają Ducha Świętego, który ich umocni i będzie ich prowadził do zwycięstwa. Jeżeli dojdziemy do pełnej jedności z Bogiem i między sobą, wraz ze wszystkimi prawdami wiary, jeżeli przygotujemy drogę Duchowi Świętemu, to On zabezpieczy nas przed upadkiem i przygotuje nas do przemienienia, to jest do momentu, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie i powie do umarłych: powstańcie wy, którzy śpicie w prochu ziemi, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. I niech ten czas, czas jedności Kościoła, czas zesłania Ducha Świętego nastąpi jak najszybciej i niech Bóg to sprawi. Amen. Wiekuisty, pełen dobroci Boże, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Przed Twoim obliczem stoimy, choć w niewielkiej grupie z różnych powodów, ale cały szereg Twoich wiernych dzieci przed telewizorami i różnymi przekaźnikami znajduje się. I my wszyscy oddajemy Tobie cześć, chwałę, uwielbienie, że jesteś naszym Bogiem, że stworzyłeś sabat, kiedy możemy wszyscy, aczkolwiek w różnych miejscach, nasze myśli kierować do Ciebie i oczekiwać Twoich błogosławieństw, które obiecałeś tym, którzy właśnie w Twoim świętym sobotnim dniu, który dałeś nam jako szczególny czas łączności z Tobą, mogli przeżywać, choć w rozproszeniu, ale z Tobą w jedności. Ojcze drogi, niech Duch Święty dokona pojednania, jedności całego Twojego ludu, aby Duch Twój Święty mógł być zesłany jako odpowiedź na stanowisko Twojego Kościoła tu na ziemi, aby Ewangelia mogła dotrzeć do wszystkich ludzi za sprawą właśnie Ducha Świętego i abyśmy wszyscy mogli kiedyś usłyszeć Twój głos, który wezwie tych, którzy zmarli, śpią w prochu ziemi i tych, którzy żywo doczekają Chrystusa. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Ojcze drogi, dzisiaj polecamy wszystkich tych, których Ty znasz, ale przeżywają różnego rodzaju problemy i duchowe, i fizyczne, aby mogli wytrwać w Twojej świętej prawdzie, aby szatan nie zwiódł nikogo, aby nikt nie pozostał po drodze, abyśmy wszyscy razem ze zbawionymi wszystkich wieków mogli znaleźć się w Królestwie Twoim. Dziękujemy za Słowo Twoje, które dzisiaj czytaliśmy. Pomóż, aby ono mogło się zrealizować w naszych sercach, w naszych zborach, w naszych rodzinach, abyś mógł patrzeć na Twój Kościół jako wspaniały widok zjednoczonych ludzi, którzy oczekują powrotu swojego Zbawiciela. O to serdecznie Cię prosimy, drogi Boże, w imieniu i w zasługach Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.